Podobno dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe. Ale żeby mamy były szczęśliwe, zabawki muszą być czyste. To będzie odcinek o czyszczeniu zabawek. Są specjalne płyny do dezynfekcji i czyszczenia zabawek, ale ja wolę najprostsze sposoby, czyli mydło i gorący prysznic pod bardzo dużym ciśnieniem. I robimy zabawkom jacuzzi! Potem wystarczy je dobrze wysuszyć i superbohaterowie mogą dalej ratować świat. Zabawki kąpielowe to prawdziwe siedlisko zarazków, dlatego w tym przypadku lepiej zapobiegać niż leczyć. Po każdej kąpieli trzeba je naprawdę bardzo dobrze wysuszyć. Ja to robię za pomocą takiego sitka z podwójnym dnem albo za pomocą koszyczka do gotowania na parze, który Rysio ukradł z kuchni. Z grzybem i pleśnią nie ma żartów. Jeżeli zauważycie jakiekolwiek ciemne osady na zabawce, trzeba ją niestety wyrzucić. Z pluszakami sprawa jest najprostsza. Ja się nie patyczkuję. Wrzucam je do pralki na 30 stopni i delikatnie odwirowuję. Nawet te z pozytywką. Po praniu zawsze wszystko gra. Ale najważniejsze to dobrze wysuszyć pluszaki po praniu. Albo na kaloryferze, albo na słońcu. Nie ma nic gorszego niż zapach niedosuszonego miśka. I pamiętajcie, pluszaki pieszcie rano, żeby wieczorem były już gotowe do przytulania.